Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Michał i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 3 na patchu 1.7.5. Poproszę twój łuk, Chris. Ma to samo, co reszta. I teraz przezabić stado płochliwych jeleni, tylko że... Ja mam chyba za słaby łuk, żeby na hita ściąć. Muszę się skradać, bo... No właśnie, o, widzicie? Już uciekają. Jeden już mi uciekł. Nawet jak wezmę jego mięso i wrócę do Chrisa, to... To się nie liczy. Tam jest jeszcze. Dobra. Dobra, powalczmy sobie z tym. Zawsze miałem problem z tym zadaniem. Ze względu na to, że miałem słaby łuk. Kurde, idą jelenie. Cofnę się może. Może zrobię normalny zapis, żeby mógł móc wczytać quicksave'a. Robię quicksave'y, żeby nie zawalać sobie tutaj miejsca save'ami i potem... Więc przy tym zadaniu możemy teraz trochę spędzić, więc easy. Kur, widzicie? Na skraju śmierci. Co za pech. Dobra. Jeszcze jakiś? Jeszcze ten jeden, który tam uciekł. Uciekł. Idzie ten jeleń? Chciałbym te wilki zaatakować. Dobra. Co oni tam jedzą? Chodźcie do mnie, a nie. Zaraz ja was zjem. W postaci expa. Gdzie są te jelenie? Nie wiem, ile ich jeszcze zostało. Gdzieś tam uciekł, ale tam są orkowie. No, tam są orkowie. Krwiopijca. No i widzicie, nie zrobię tego zadania jak zwykle. A. Fuck, krwiopijca. A jest, nie udało mu się. No i co, i gdzie ten jeleń? Gdzieś się zaciął albo... Nie chcesz wrócić. Ja na łowce się nie nadaję. Łuk ma mi służyć do... A masz. Do zabijania ludzi. Nie do polowania na jelenie. Wiem, czemu dali jelenia tego zadania, ponieważ one uciekają, jak kogoś zobaczą. Nie chcę całego odcinka tu spędzić, więc... Najwyżej ten jeden, trudno. Może kiedyś się tu wrócę. Ale wiecie, o co chodzi, jeśli ktoś by nie wiedział, jak zrobić to zadanie. Mogę jeszcze szybko zapisać i najwyżej tam się wbić. Wojownik. Metalowy kufer. Gorszy łuk. Dobra, no nic, nie udało się. Nie wrócę do Chrisa. 11 poziom.
Raz zobaczycie, że nie mogę. Nie wiem, gdzieś uciekł. Nigdy nie można ich od stada odgarnąć. Jak jednego zabijemy, o to, to wszystkie uciekają. Widzicie, nie mogę oddać zadania. Ale twój miecz i łuk wezmę. No nic, sorki za niewykonanie zadania. Mam po prostu za słaby łuk, żeby zabić na strzała. Sami widzieliście. Dobra, to wracamy do Iomara. O! O, dzik. W sprawie Oliwy i ruszamy dalej. Kierując się do Montery. Wracamy tą samą ścieżką, którą przyszliśmy. Ciemno się zrobiła, ja nie mam gdzie się przespać. Szkoda, że tu nie można się kłaść na te jakby ich leżaki takie. Takie płaskie. Ich łóżka. Jest tam ten Iomar? Jest. Będzie exp. Oto twoja oliwa do lamp. Naprawdę? Dziękuję, nieznajomy. Nigdy ci tego nie zapomnę. Przyjmij to w nagrodę za swój bezinteresowny uczynek. Natychmiast wyruszam do Ardei, zanim znów ukradną moją oliwę. Ortega, przywódca bandytów, nie żyje. Naprawdę? To dobre wieści. Orkowie w zupełności wystarczą. Czemu dręczą nas jeszcze bandyci? Co sprzedajesz? O, kilof, wytrychy. Poproszę. O, masz tyle mamony. Proszę. No i 12 tysięcy. 56, wow. Będzie już na nowy ekwipunek. Dobra. Dopiero połowa czasu. Wiem, łuk, żeby nic mnie tu nie zaskoczyło, o. Ale ja zaskoczę jego. Masz, no kurde. No. Gnoju. Nie, nie trafiłem go. Głupi dzik, prawie mnie zabił. To jest jeszcze ścierwojad. Yo. Tu są buntownicy. Quest związany z tą jaskinią. Ale ja ich nie będę zabijał, bo mają questa i... Skradasz się jak jakiś złodziej. I poza tym jeden uczy polowania. Ej ty! Co się tak skradasz? Spokojnie, biorę tylko te kuferki. Stój! Ani kroku dalej. A dobra, co tam? Jestem najemnikiem w końcu. Co my tu mamy? Kolejny brudny buntownik? Wiedziałem. Jednak jesteś orkowym najemnikiem. Twoja kolej. To chodź. Gincie! Śmierć buntownikom. O, dzięki za lewy. O, jedyny, który mnie uderzył. Czekaj, tych to ja sobie może zabiję. A Armona zostawię. Zobaczymy, czy mogę z nim pogadać. Wezmę tylko twoje łupy. Nie ujdzie ci to na sucho. Co, mogę? Czego jeszcze chcesz? Czemu nie dajesz mi spokoju, orkowy najemniku? Mogę z tobą pogadać. Nie boisz się, że orkowie cię złapią? Orkowie są nieuważni i hałaśliwi, kiedy przemierzają lasy. Słyszę ich z odległości pół mili. Jedyne, co mnie niepokoi, to plaga tych cholernych goblinów. Bardziej się boisz goblinów niż orków? Boję się? Ja
się wcale nie boję. Gobliny podkradają się w nocy do obozu i zabierają wszystko, co znajdą. Gdzieś niedaleko musi być gniazdo tych tchórzliwych stworzeń. Chcesz trochę pohandlować? Zależy, co masz do zaoferowania. Opowiedz mi o tej okolicy. Jesteśmy w kompletnej głuszy. Nie ma tu żadnych miast. Łańcuch górski na północy oddziela wybrzeże od krain centralnych. Podążaj ścieżką na zachód, a dotrzesz do Montery. Jeśli oczywiście bandyci nie poderżną ci po drodze gardła. Ile mi zapłacisz za pozbycie się goblinów? Nie musiałbym ciągle pilnować całego dobytku. To jest warte 100 złotych monet. Drobne, ale cóż, przyjmę to zadanie. Rozprawię się dla ciebie z tymi tchórzliwymi goblinami. No cóż, powodzenia. Gobliny to cholernie sprytne małe skubańce. Nie pozwól, żeby cię otoczyły. Albo już po tobie. Dzięki za rady. Okay. Łuki. Ten bym kupił, no ale... nie mam tyle łowieckich. A może nawet wydam to na łowieckie, bo już... ile mam? 20. On polowania uczył przecież, ale najpierw może z goblinami się rozprawmy. Wezmę 15. Kupię ten łuk, o właśnie, i 5 punktów nam zostanie na lepszą walkę mieczem. To się w Monterze już nauczymy. Myślę, że to będzie dobry układ. Bo lepszy łuk mi się przyda. Cześć. Wow, jednocześnie żeśmy się uderzyli. Łaszczy gnoju. To mój kolega mawia. Zaraz zbieram te kuferki. Dyn, dyn, dyn. Dawaj, dawaj. Nie przestawaj. Jep. Jep. To jeszcze nie wszyscy. A, właśnie. Chodźcie, małe skubańce. Kurde, jeden pewnie zaczął mnie gonić i... nie. Fuck this shit, oby to był ostatni. No właśnie, reputacja u buntowników. W ogóle mi niepotrzebne, ale... expo dostałem. Trochę łupu od goblinów. Złamany. Jak no potwory, to dobre złodziejaszki. Tam jeszcze został kufer. Jest, doskoczył. Jebany. Dobra. O, mogę się przespać. Yeah. Dobra. Do południa. Miejmy nadzieję, że nie pada. Zapiszę. Ten kuferek już wziąłem. No i pójdziemy pogadać z Armonem. No, w końcu. Jasno. Tylko jedyny, który przeżył. Zabiłem te tchórzliwe gobliny. Nie obdarły cię żywcem ze skóry? No cóż, widzę, że masz talent. Zasłużyłeś na te 100 złotych monet. No. Uczy polowania, to tak, 15. Okej. Okay. Tego się potem nauczymy, obdzierania. Pokaż. Dawaj łuk. Który to był? Długi łuk. A to zużyty masz. Prawie mi się wyrówna. Dobra, w końcu coś lepszego. O to. Pod trójeczką. Dobra ludzie, i tutaj zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam podobał. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć.